Hej, cześć, witajcie, z tej strony Glotki, zapraszam was na pierwszy materiał na moim kanale z gry Shakes and Fidget, czyli z gry, która jest grą przeglądarkową, grą nietypową z góry. Również oczywiście dodam, że materiał jest sponsorowany przez twórców gry, a ja mam na celu tylko wam pokazanie. I oczywiście będę tutaj przedstawiał swoje własne opinie na temat gry, nie mam zamiaru słodzić, jeśli coś mi się oczywiście nie podoba. Część osób może stwierdzić, że co ja mogę w sumie wiedzieć o tej grze, skoro widzicie tutaj 34 poziom, a ludzie mają po 300 i tak dalej. I o tym wiem. Niestety to jest jedyna w sumie postać, do której udało mi się dostać, ponieważ przed moim nickiem, czyli przed nickiem Glatkis, miałem jeszcze inne niki i kompletnie nie byłem w stanie przypomnieć sobie, którego niku używałem, na którym świecie, z jakim hasłem, i nie byłem w stanie po prostu do tego dojść, więc to jest jedyna postać, do której udało mi się dostać. Tu jeszcze miałem nick przez jedno S, jak widzicie, i na tej postaci będziemy sobie działać. Myślę, że postać jest nie najgorsza, jest to mag, oczywiście na 34 poziomie. Ma jakieś tam, myślę, nie najgorsze rzeczy, chociaż nie wiem, jak one wypadają teraz, bo to są naprawdę, naprawdę stare rzeczy, jeśli chodzi o to. To, co udało mi się w sumie wymienić, to wymieniłem sobie bodajże rękawice? Nie, buty sobie wymieniłem, bo miałem tam chyba 50 armora, coś sobie porobiłem w międzyczasie. No i ja oczywiście, żeby nie było, w gierkę grałem kiedyś i moje opinie na chwilę obecną, podobno się coś zmieniło. Ja sobie tu chwilę podziałem, żeby zobaczyć, czy coś rzeczywiście, na razie niezbyt odkryłem, żeby cokolwiek się tu zmieniło od mojego poprzedniego grania w to, ale co mogę powiedzieć? Gra jest o tyle fajna, że jest grą przeglądarkową, więc możecie w nią grać nawet na telefonie. Oczywiście kiedyś, kiedy ja jeszcze w to grałem, jeszcze nie było takich telefonów, gdzie można było sobie w coś takiego pograć śmiało, więc trzeba było oczywiście na zajęciach sobie wejść, zalogować się i tak dalej. Ale myślę, że teraz w erze dobrych telefonów możecie na spokojnie sobie w taką gierkę pograć, bo co jest fajne, możecie sobie pograć w coś takiego w szkole oczywiście, powiedzmy klasowo sobie jakoś rywalizować czy cokolwiek takiego. Możecie sobie zdobywać różne fajne przedmioty, możecie sobie również działać, możecie sobie założyć gildię i tak dalej. Myślę, że jeśli chodzi o siedzenie w szkole, jest to takie fajne urozmaicenie. Ja właśnie korzystałem z tego w szkole i wiele również moich znajomych chwaliło tą grę przez to, że jest na tyle fajna, że można się w niej po prostu na dłużej pobawić. Nie jest to gra typu, nie wiem, przejedźmy czołgiem przez miasto, unikając wszystkich wieżyczek, tak? I jednorazowa gra, gdzie w sumie kończymy. Oczywiście są też teraz telefony, na których możecie grać w gry mobilne, ale myślę, że to nie o to chodzi. Przejdźmy więc do gry, a pod koniec ja po prostu podsumuję to, co sobie tu sam zauważę. Jak widzicie, mam kilka rzeczy, jeśli chodzi o, powiedzmy, tutaj te, jakby to powiedzieć, nie wiem, statusy moje. Tutaj są, z tego co kojarzę i z tego co wiem, swego rodzaju, jakby to nazwać, no tutaj są to określane jako ordery. Powiedzmy, że to jest, że to są po prostu ordery, które coś tam są w stanie nam po prostu dodawać. Tu wszystkie cechy plus 12, na przykład, ponieważ zebraliśmy ileś tam złota, a klasa jest 12, więc dostajemy też do wszystkich cech plus 12. Tu jest od zapraszania znajomych bodajże, tutaj jak widzicie od ukończonych zadań i tak dalej. Pokazane jest oczywiście, co potrzebujemy do kolejnych klas i tak dalej. Tutaj mamy, proszę bardzo, cześć, czyli tak jakby nasza, powiedzmy, reputacja, chwała, jakkolwiek by to w grach określić, pozycja i wyższa niż iluś tam graczy. Oczywiście dalej mamy pancerz, który posiadamy w chwili obecnej, mamy zmniejszenie obrażeń, mamy tutaj klaser dokładności, czyli typowo bestariusz, w którym możemy sobie zobaczyć, z jakimi potworami walczyliśmy. Nie tutaj, a tutaj, proszę bardzo, tu są różne, różne najprzeróżniejsze. Niestety oczywiście ekran nie jest na tyle rozbudowany, żeby robić obrazki do każdego różnego stworzenia, więc są po prostu to różne kolory i tak dalej. Jeśli ktoś lubi dinozaury, to również tu może sobie z dinozaurami powalczyć. Proszę bardzo, co mamy dalej? To jest oczywiście wierzchowiec, którego możemy sobie zakupić w stajni, do której też sobie zaraz przejdziemy. On oczywiście skraca nam czas podróży, który po prostu wykorzystujemy do robienia jakichś tam zadań, bo tutaj działa to w ten sposób, że czekamy na przykład 15 minut, 7 minut, 20 minut na to, żeby nasza postać dotarła na miejsce, żeby mogła sobie wykonać zadanie. Tutaj mamy też eliksiry. Ja mam w tej chwili eliksir maratończyka, który dodaje mi 25 wytrzymałości, czyli tutaj, o, proszę bardzo, jeśli chodzi o moje punkty życia, bo to oczywiście wszystko jest w ten sposób. Siła dodaje nam obrony, zręczność, zdolność uniku, inteligencja, obrażenia, wytrzymałość, punkty życia, szczęście, cios krytyczny. Są jeszcze w klasie, są jeszcze w grze w sumie dwie klasy, czyli klasa wojownika, która opiera się na sile, czyli oczywiście siła zwiększa mu wtedy obronę i zwiększa mu obrażenia, oraz klasa łucznika, czy kusznika, różni ludzie to naprawdę określają. Ogólnie dystansowa klasa, która pakuje sobie w zręczność. Ja mam w tej chwili najbardziej w inteligencję, jak widzicie,
i dodanie kolejnego punktu kosztuje mnie już troszkę golda, który znajduje się tutaj i tu znajdują się również grzybki. Mam też eliksir Kujona, czyli inteligencję, chciałbym sobie zwiększyć. Naraz możemy mieć jednego wierzchowca i trzy eliksiry. Jeśli chcemy użyć jakiegoś innego, czyli na przykład chciałbym teraz, nie wiem, wytrzymałość zamienić na siłę, musiałbym na niego kliknąć albo dwa razy kliknąć, nie pamiętam dokładnie. Dwukrotnie jest napisane nawet i wtedy mogę sobie użyć innego eliksiru. Myślę, że z takimi statystykami możemy podziałać. W karczmie oczywiście mamy zadania, tu możemy sobie grać w kubełki, możemy obstawiać grzybki, możemy obstawiać sobie złoto. Dalej mamy zadania, które możemy sobie wybrać. Tu jest doświadczenie, czas trwania, nasze wynagrodzenie. No i oczywiście też gdzie pójdziemy. Czasami również jesteśmy w stanie zdobyć dodatkowy przedmiot, który możemy potem strzelać. Tutaj możemy sobie z tego co kojarzę pić piwa bodajże, czy coś takiego. Dokładnie, wypite dziś i sobie bodajże tą awanturniczość podbijać, zwiększać ją. Dalej mamy oczywiście arenę, możemy sobie tutaj wyzwać kogoś do walki, możemy zobaczyć jak stoją z inteligencją. Tu jest, widzę, jakiś kusznik wykokszony, tu jest jakiś średni mag. Myślę, że z tym możemy sobie zawalczyć, czemu nie? Walka na arenie, czy chcesz walczyć z graczem na arenie? Pierwsze 10 walk jest wyjątkowych, za każde zwycięstwo otrzymasz... Dawaj go. No i oczywiście zobaczymy sobie jak walczymy. Gościu ma, widzę, dosyć podobne obrażenia do mnie i nie jest w stanie ze mną wygrać, ponieważ pierwszy zaatakowałem. Zdobyte PD, zdobyta cześć, zdobyte punkty w rankingu, pozycje 314. No i to nam się udało. Oczywiście dalej możemy sobie walczyć za 10 minut, co 10 minut na jednej arenie możemy sobie walczyć. No i oczywiście mamy kolejnych przeciwników. Jeśli chodzi oczywiście o wojowników, czyli jak widzicie tutaj, o, tu są wojownicy, bo tu jest walka. Tu jest łucznik, no po prostu dystansowy, no to oni mają o wiele więcej zdrowia. Co dalej? Mamy wartę, czyli oczywiście standardowo w każdej grze możemy sobie za ileś tam godzin ileś zarobić, jakbyśmy chcieli. Dalej mamy zbrojownię, czyli możemy sobie kupować jakieś tam fajne przedmioty. Wszystkich jest 6 naraz, mamy też miejsce na klejnot, który możemy sobie tu władować. No i możemy też wymienić towar za jednego grzybka. Dalej mamy też gabinet magii, w którym mamy też rzeczy, które możemy sobie kupić, jeśli chodzi o jakieś pierścionki i tak dalej, i naszyjniki, które mogą nam zwiększać różne tutaj statystyki. Dalej mamy stajnie, czyli oczywiście możliwość kupienia sobie. Jest tania świnia, która zmniejsza czas tylko o 10%, ale kosztuje tylko 1 golda. Każda oczywiście na 2 tygodnie, każdy zwierzak. Tutaj mamy wilka już o minus 20 za 5 golda, mamy tego za jednego grzybka i 10 golda też na 14 dni na minus 30% i mamy smoka za 25 grzybków i on zmniejsza czas podróży o 50%. No i oczywiście jest jeszcze premia środowiskowa. Możemy sobie ulepszać i tak dalej, więc jeśli chodzi o to jest całkiem okej. Tu możecie kupować grzybki, które jeśli ktoś chciałby, to proszę bardzo, ale grzybki też możemy dostać spokojnie w grze, więc nie ma się co na czym skupiać. Tutaj proszę bardzo jest moja postać. Tu jest poczta, w której w sumie nie ma nic. Tu możemy założyć gildię, tu mamy salę chwały. Tu mamy lochy, czyli możliwość przejścia sobie lochów, możemy sobie walczyć. W sumie moglibyśmy na kogoś pójść. Nie wiem zbytnio, tylko na kogo bym chciał. Możemy zbrojować się na ruinach Gnark z okrutną tarantulą. Tarantula jest złym przeciwnikiem i myślę, że z nią przegram, chyba że nagle walnę jakiegoś kryta. Nie, nie uda mi się. Nie ma zbytnio takiej opcji. Jak widzicie, ich statystyki są już po prostu chore. Możemy też zapisywać walki, no i oczywiście godzinę musimy czekać, żeby móc sobie na kolejnych ruinach powalczyć. Są to oczywiście ruiny Gnark, są też inne ruiny, tak jak chociażby tutaj kopalnie Glory i tu walczymy sobie z kamiennym olbrzymem i tutaj mamy jeszcze zbezczeszczony z mięsnym golemem. No i oczywiście czym więcej sobie ich robimy, tym więcej się ich odblokowuje. Jak widzicie, nie mamy jeszcze dostępu tutaj wszędzie, ponieważ musimy sobie cokolwiek tutaj więcej podziałać. Tu możemy też sobie wejść do głównego miasta, gdzie możemy sobie w ten sposób przechodzić, co jest myślę gorsze. No i mamy jeszcze jakiś system twierdzy, który szczerze mówiąc nie za bardzo wiem jak działa. Poziom twierdzy wpływa na liczbę surowców, które można składować. Aha, czyli po prostu jest to swego system, zakładam, dla gildii. Tak jest, koszary, coś tam. Zakładam, że będą to one zwiększały. To są właśnie, o, surowce, które można wykorzystywać do budowy. Ja się nie będę tym bawił, ponieważ jestem solo graczem, jeśli chodzi o tą grę. Zrobiliśmy sobie arenę, zrobiliśmy sobie lochy, więc myślę, że w tym momencie możemy pójść do karczmy. Możemy sobie pójść na którykolwiek z tych zadań. Myślę, że chciałbym jednak jak najwięcej doświadczenia dostać. Tu mamy tylko 3 minuty, tu mamy 3 minuty, ale tutaj za 7 minut mamy 3000. Plus premia 23% za klaser dokładności, czyli proszę bardzo. Aha, czyli dodatkowo już dostaję doświadczenie za to, że mam więcej inteligencji. No to myślę, że przyjmiemy sobie to zadanie. Ja również oczywiście nie będę was męczył czasem czekania tego wszystkiego, bo to oczywiście chwilę zajmuje.
Aha, to jest czat gildyjny. Tak właśnie się zastanawiam cały czas, po co to jest. No i co więcej, w sumie nic. W sumie nic, można sobie bardzo fajnie pograć, można sobie podziałać. Oczywiście tutaj jest tyle męczące, że już wam pokazuję. Nasza postać potrzebuje aż 90, w sumie 8 tysięcy doświadczenia na to, żeby wylevelować, więc dużo czasu wam to zajmie. Myślę, że dziennie na spokojnie, jeśli chodzi o na przykład zajęcia, można sobie poświęcić tutaj, nie wiem, godzinę czasu. W sumie nie, realnie godzinę, bo wchodzicie, robicie sobie walkę, wchodzicie sobie na przykład na lochy, potem wchodzicie sobie na jakąś... na jakieś zadanie w karczmie, po czym automatycznie wychodzicie sobie, na przykład robicie coś innego, czy zajmujecie się zajęciami, bo robicie to na przykład na przerwie, na kolejnej włączacie sobie kolejne zadanie. I myślę, że jeśli chodzi o szkołę, pracę, bardzo fajna gra. Jeśli chodzi o takie zajęcia poza pracą, poza szkołą, gdzie macie oczywiście dostęp do komputera, gdzie możecie grać w inne gry, to myślę, że nie ma to większego sensu, ale jeśli chodzi o tą grę, jeśli chodzi o właśnie takie granie dla przyjemności, jak nie macie zbyt dużo czasu czy coś takiego, jak najbardziej polecam. W innych przypadkach, kto jak lubi, to jest moja osobista opinia, że jeśli ktoś chciałby w coś takiego sobie zagrać, oczywiście, to śmiało może, jeśli nie chce, to nie musi. Link jest w opisie. Ja jeszcze poczekam do karczmy tutaj, aż wszystko nam to minie i usłyszymy się po prostu za chwilę, kiedy walka będzie miała już sobie nastąpić. Okej, zostało nam 25 sekund do w sumie końca całego. No i cóż, zaraz zobaczycie walkę, która w sumie nie będzie, myślę, zbytnio wymagająca, chyba że trafia na jakiegoś potężnego przeciwnika. Bo zazwyczaj ja atakuję pierwszy, potem atakuje on mnie, no i oczywiście widzimy statystyki, możemy sobie tą walkę widzieć. No i potem, zależnie od tego, czy wygramy, czy przegramy, albo ukończymy misję, albo jej nie ukończymy. Są też oczywiście różne lokacje, w których sobie to robimy i pęk! Jest 18 tysięcy, jest 25 tysięcy. No i tyle, krwawa bestia padła, widownia szaleje, są pod wrażeniem twojego heroizmu, nie wiedzą, że dla ciebie to chleb powszedni. Łup, znaleziono jednego grzybka, jak widzicie, to jest kolejny grzybek, którego udało nam się zdobyć, bo oczywiście tutaj poprzednie też w ten sposób się zdobywa. Mamy trochę wytrzymałości, miał wytrzymałości, w sumie wszystkie statystyki miał gorsze od nas poza zręcznością, jak to oczywiście na węża przystało. Zdobyliśmy 3230 doświadczenia, zdobyliśmy 10 czci, jeśli tak to mogę sobie oczywiście powiedzmy powiedzieć. No i w tym momencie możemy sobie przejść do postaci, zobaczyć, że rzeczywiście ten paseczek leciutko się nam tutaj załadował. Dostaliśmy też co nieco pieniążków. No i możemy sobie w tym momencie oczywiście wejść do karczmy, gdzie już jest inna osoba. Możemy mieć tu kolejne zadanie, tym razem za 70 golda, więc całkiem sporo. 14 minut i 4000 doświadczenia. Mamy też 5000 doświadczenia za 10 minut i 4000 doświadczenia. I teraz tutaj ja zawsze się głowiłem, czy wziąć troszkę więcej złota, czy na przykład wziąć troszkę więcej doświadczenia. Z moich obserwacji wynika, że w sumie wolę dostać trochę więcej doświadczenia, więc z tych wszystkich trzech zadań wybrałbym sobie to i na to zadanie zapewne sobie pójdę. Ja sobie tutaj też spróbuję trochę doświadczenia pobić. A póki co dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego materiału. Pojawią się jeszcze kolejne materiały. Jeśli macie jakieś tipy dla mnie, czy coś, czego nie powiedziałem, coś może, czego nie domówiłem, bo oczywiście mogę też również nie pamiętać, jestem tylko człowiekiem, to dziękuję z góry. Wykorzystam je w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Kto oczywiście chce wejść do gry, zobaczyć sobie, jak się w to gra, jak tutaj działa ta gra, to macie link oczywiście w opisie. Dziękuję wam bardzo serdecznie, do usłyszenia w innych materiałach, trzymajcie się ciepło, no i cześć!